Stanisław z 8 edycji Rolnik Szuka Żony to zdecydowanie najbardziej tajemniczy uczestnik programu. Rolnik nie daje jasnych sygnałów, które z pań podoba mu się najbardziej i wygląda na to, że ciężko będzie spełnić jego oczekiwania. Kolejny dzień na gospodarstwie młodego rolnika również nie przyniósł odpowiedzi na pytanie, kto jest faworytką Stanisława. Jak zatem uczestnik podsumował pracowity dzień dziewczyn? I przede wszystkim, co o zachowaniu rolnika myślą jego kandydatki? Zobacz także, Rolnik Szuka Żony 8, internauci już wiedzą, którzy kandydaci jako pierwsi pojadą do domu. Stanisław z 8 edycji Rolnik Szuka Żony nie zaskarbił sobie serc fanów programu. Część widzów uważa, że młody rolnik mocno dystansuje się wobec swoich kandydatek, a jego dość osłe powitanie pań na gospodarstwie, dodatkowo potwierdziło ich odczucia. Rolnik otrzymał nawet od panów zaskakujący przydomek, widzowie show TVP1 nazwali go Księciem Stanisławem, bo jak twierdzą, uczestnik nie wygląda na zainteresowanego żadną ze swoich kandydatek i powoli myśli o odsyłaniu ich po kolei. W minionym odcinku programu Rolnik Szuka Żony również nie poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, która z pań mogłaby najbardziej spodobać się Stanisławowi. Wszystkie kandydatki bardzo dobrze spisały się w pracy na gospodarstwie i choć na twarzy rolnika kilkukrotnie mogliśmy zobaczyć uśmiech, to jednak Stanisław w dalszym ciągu jest zdystansowany do pań. Jak mogliśmy usłyszeć na koniec odcinka, rolnik oczekuje, że to jego kandydatki będą wysyłać sygnały zainteresowania jego osobą. A co o zachowaniu Stanisława myślą jego kandydatki? Wygląda na to, że Roxana i Aleksandra są cierpliwe i nie mają zamiaru popędzać rolnika w dokonaniu jakiegoś konkretnego wyboru. Nieco inaczej jest w przypadku Teresy, która otwarcie przyznała, że nie widzi żadnego zainteresowania ze strony Stanisława, dlatego ona również na razie się nie angażuje. Myślicie, że w kolejnych odcinkach Stanisław jednak bardziej się otworzy, czy pozostanie zdystansowany do końca?